Siemano, witam w kolejnym odcinku. No i tutaj zeszły pierwsze trade bany po prostu na kapsułki z Kopenhagi. Zobaczymy sobie dzisiaj, jak te ceny się klarują, supplye, no i co to tak właściwie znaczy. Jeszcze szybko na Skins Monkey was zapraszam. Kupisz, wymienisz tu swoje skiny. Strona nie wliczy ci cen naklejek oraz floatów do wartości skina. Z kodem Rafikos do 5 dolarów przy pierwszej wymianie. No i co? Też plus 35% więcej do wpłaty z kodem Rafikos. I jest też strefa darmowych nagród. Także jakbyś chciał wbić, to link w opisie. No i dobra, przejdźmy sobie do tego. Zacznijmy może od supply'ów, co? Najbardziej legendy. Mamy po prostu no, te drużynki, które no, jednak cieszą się dużym fanbase'em. Więc tutaj póki co mamy tego najwięcej, 1200. No i oczywiście patrzymy to, natomiast to tak bardziej hobbystycznie, bo wiadomo, to się będzie rozkładać w czasie, jeszcze wejdzie promocja, także możemy tylko tak popatrzeć, natomiast to nie jest jeszcze żaden wyznacznik. Kontendersi, okej, jest ich tylko 500. Kurczę, to jest ich znacząco mniej niż tych dwóch pozostałych. Także to akurat pod tym względem no, wydaje się spoko, nie? Bo jednak to jest ta drużynka, znaczy ta kapsuła, w którą dość najbardziej chyba wierzę, z drużynowych. No a jeszcze to, że nie ma tak dużych supply'ów, to jest kolejny plus. Choć jest najtańsza, bo 3,76. W gierce oczywiście 4 zł 10 groszy to kosztuje. Także no tutaj znacząco odjechała. W sumie challengersi tak samo, których jest 1000. Ok, także coś pomiędzy pomiędzy tymi kontendersami a legendami. No i 3,74, także też to nisko jest. I patrzcie, legendy 4,60. Z ciekawości sprawdziłem, ale 4,60 to i tak nawet, i tak na minus się wychodziło, bo 4 zł dostajemy z tego. Także no mimo, że jest to wysoko, to i tak nie dało się na tym zarobić. No ale tutaj supply mamy najmniejsze. A nie, sorry, challengersi, 30. Okej, okay. No póki co fajnie to wygląda, na pewno dla kandydata, no bo supply tego jest dosyć mały, no tylko mówię, no to patrzeć możemy teraz, natomiast i tak trzeba będzie po prostu w przyszłości bardziej na to zwracać uwagę. Okej, okay. Najdroższą są legendy tutaj, 6 yuanów, a z drużynowych, czyli to jest tak, za legendę autografy to jest około 3,5 zł i one są najdroższe, no i z drużynowych legendy 5,68, także no około 3 ziko, także tak to się w sumie na buffie klaruje, no i oczywiście teraz tego nie kupujcie, nie czekamy na promocję. Jeśli chodzi w sumie o legendy, to jest to jakaś opcja, żeby sobie przerzucić w sumie balans 3,50, no w sensie steamowy na juany. Choć oczywiście no, są nawet rzeczy, które jeden do jednego można sobie przerzucać, no tylko kwestia to jest po prostu znalezienia. A właściwie bardziej można było, no bo jak teraz kupicie to za tydzień po trade banie już może po prostu to dużo bardziej spaść. No i możemy sobie zobaczyć jeszcze naklejki, które z tego co widzę urosły, kurczę, 68 Zico Cloud 9, coin na pewno, no miał nawet do 100 zł, także tutaj no rosło to znacząco, jeszcze na tej promocji, Cloud 9 w sumie tak samo, także to jest ta kwestia, w sumie to co mówiłem na początku, że te shorty pewnie będzie można robić z wybranymi naklejkami, no i nawet z drużynowymi się udało, no więc tak to wygląda. Dobra, jeszcze podsumowując te kapsuły, no to co, weszły spoko, supply'e póki co tak się prezentują, natomiast to też kwestia, no jak wejdzie promka, wtedy będziemy dopiero na to patrzeć, będziemy porównywać z Paryżem, choć no wydaje mi się, że takich supply'ów jak Paryż już no długo nie zobaczymy w CS-ku, choć oczywiście mogę się mylić. Dzięki za dziś, do następnego, cześć, pa, pa.